Gdzie wy chcecie płynąć teraz? O, zrobić jeszcze raz ten wojaż, tylko w całości już, nie? Dobra, czas na jakieś fajne intro. Solek jako jedyny bez cyferek. No po co mi cyferki? No może trochę przesadziłem. Hello, witajcie. Oto kontynuacja naszej wyprawy do skarbca. No, bardzo, wbij sztylecik. Sztylecik w wojaż. Pokazuje prosto w prawo trochę. Czyli... No, spoil cell water sentire. I tu? Fort. Tak? Na pewno. To jest, to po prawej to jest Ford. Tak. To dalej. Nie, dalej. Okej. Okay. Nie podoba mi się ten jarający się statek. Nie widać go, bo on nie produkuje światła. Leć to. Weź mnie obróć. Dziękuję. Nie wziąłem jedzenia. Daj mi. No, no uważaj. Nie wiem, kto tutaj był, ale mógłby mi pomóc z tym. No, strzelam. Dobra. Jak ja zostaję na statku, to zawsze podwijam wszystkie żagle i podnoszę kotwicę. W razie czego tylko opuszczam żagiel i jelo. Już tu nie ma. A, ty mówicie o tym statku na... Ten na prawo to jest szkieletowy galeon. Nie chcemy się z tym bić. Mamy stak 20 kul. To jest mało. Zależy, czy trafisz. No, ale jakbyśmy dobrze trafili... To by poszedł na dno szybko, to raz, a dwa jakby miał beczkę. No tak, chcecie, możemy zaatakować. No. No to dawaj. Ja będę abordażował, wy się strzelajcie. O kurwa, ale przestrzeli. Za szybko płyniemy. O, dobra. Idę łatać dziury, bo pewnie mamy. No, że mam. No, wpływają w nas. Płyną w nas? Tak. Zacznę. Wal do nich neon. Nie, strzelaj do nich z tego, zdziała. Dział do nich, wal, tylko i wyłącznie. Dobra. Na p***** dalej. Ja potrzebuję teraz kul. Wody nie nabieramy, więc jest plus. Jakbyście chociaż raz z nich trafili, byłoby miło. To już trzy razy z nich trafiłem teraz. My nie wypływam na Czerwone Morze? Jeszcze nie chyba. K***a. Łata ktoś na dole? Tak, tak, łata, łatam. Kul. No wreszcie ktoś trafił. Dobra, pomoc, 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 mamy za dużo dziur. Idę. Idę do niego, strzelaj, bo jasno. Poszli na dół. Gdzie są łopy? Musi udanać. Płynę po te beczki. Naładuję rowboata nimi. To poczekaj na nas. No to weź te skrzynki, podpływacie do rowboata, ja będę tego rowboata ładował, nie? O fuck. Ja z nią dam radę wejść? O no, bez kitu nie trafiłem. Ale właśnie, jakby po prostu jak do pewnego momentu za ten statek, to wtedy zaczyna się wlewać tym drugim poziomem, tak? Tak. Tak. A tak to nic nie robi. No, zależy, jaki mamy sztorm, to będzie się wlewało. Chcemy skrzynkę z prochem? Nie, nie chcemy. A drugą skrzynkę z prochem? A to już chcemy, druga jest z kul. Tam dobra. Jest jeszcze trzecia, po drugiej stronie tunelu. Trzeba uważać, bo to jest niebezpieczne, no. O! Okej. Okay. Jeszcze nie podnoś. Twoje beczki z prochem poszły się nie? Ale piorun w nie strzelił serio, tak autentycznie. Oho. Tak świetną. Można tutaj wlewać? Nie, to jest woda, jakbyś na przykład się palił, bo jak masz wodę w kubełku, nie? To możesz siebie też oblać lewym przycisk, prawym przyciskiem myszy, nie? Łatam. Bajas, możesz nie płynąć w tej burzy? Robot z hakiem. Wymieniamy. Tak.
To ja popłynę naszym. Dobra, łódź, usiądź. Jak teraz ją spuścić? Odłącz. No właśnie tak. No neon, chodź, bo czasówka zaraz się zacznie. I teraz robimy znowu to samo. Baja z neonem, wynosicie skrzynki, podnosicie golda. Spoko. Otwieraj, nie pie... Mety, raz, raz. Coś to jeszcze jest? Wszystko? No i tak to bajaz wygląda, tylko mówię, to była mała krypta, a są jeszcze większe krypty, że są jeszcze wyżej, są pod samym sufitem, są dosłownie, wiesz, te platformy. A jak ci? Co ci level mają? A, czyli te kreski to jest level? Tak. W sumie to powinniśmy wszystko z powrotem na robota przerzucać. Też mi się tak wydaje. Dobra, to ja idę już przerzucać. Ogarnijcie tam wszystko, a nie to przerzucam. Czasami mi automowa brakuje w tej grze. No, bez kitu. 2500 plus 6300. To jest jedyne, co mam fajne w ogóle swoje. Nie, ty czek, bo ty nie masz papuziego koła, nie? Papuzie. A nie chcemy na przykład takich? Nie, bo nie są moje. Niech coś będzie moje, przynajmniej jedna rzecz. A czemu po plecach? To była wyspa. Nie to. No, on się na. A, ale lata ta armata. Która to... Solek, która to jest? Czy to z kompasu to robimy? Z kompasu. O, bezszczelby nie taki mocny. Znalazłem pergamin? Dobra. Czy ty... To wybuchnie, Zebek. Zebek! Dobra, masz. Jakbyś nie grał z ogniem, to by nie było. No. Przestraszyłem się i opuściłem i co? No. Patrz, Neon. Chodź tu. Bierz lampkę. I tutaj możesz sobie wziąć kolorek, to teraz nie mamy, bo zginęliśmy od beczki, jak debile, bo ją wysadziłeś. 90 stopni jeszcze, bajas. Bym powiedział, że 100. No teraz to tak 70. Matematyk. Patrzcie, kto przyszedł. Pan Maruda. Niszczyciel dobrej zabawy. Proszę was. Tak? Nie na tej wyspie. Ej, co to jest taki, który ma taką maskę przerażającą, taki szkielet? Taką maskę. W sensie taką tą? A jak oni widzą? Takie ma dziury w oczach? Tak. Tak? To jest też specjalny szkielet. On, jak go zabijesz, to tam mogą wypaść wam te. To specjalne... Monety. Chyba wypadło coś. Monety tu. Ten. Co tam widzę? Są trzy... Następna wyspa, chłopaki. Trzy. Ej, jak tutaj chcecie przejść, to przecież wypadły trzy kielichy. Shores of Plenty, tak? Tak, to jest Shores of Plenty. Co to jest? Plenty Fin tu jest, Earthwormy, okej. Okay. A Valley of Plenty. Wow. Ale tu swęży jest. To zostawiam na brzegu. Co zostawiasz, barkę? W zależności od tego, jaki jest klucz, to taka jest wartość sprzedaży u Gold Hoardersów i na przykład u Gold, bo ten klucz można sprzedać od razu, bez pójścia do Volta. I złoty klucz, który mamy, bo mamy złoty do Crescent Isle, jest warty od 3600 do 3750 i daje 11325 emisary value. Myślałem, że jest jakiś dźwięk, jak się wchodzi, w sumie nie zwróciłem uwagi. Masz? Tak. To nie jest medalik. To nie to wyglądało, tak? Dobra, na ślepo znalazłem. Serio? Tak. Bez kitu otworzył. O, jelo. Dostaliśmy, dobra. Podnosimy złoto. Pieniądze. To szybko płynie do góry. Patrz, neon. To jest dla ciebie. Neonowa ryba, zobacz. Fajna, nie? Dzięki. O, chłopaki, nie chcę was martwić, ale chyba teraz do nas płyną, nie? Dobra, pośpieszcie się, nie? Jednak? No i tak kończy się historia tego rejsu. Reaperzy nas dopadli po raz drugi. Mimo oddanych łupów, zginęliśmy, a co było dalej, to już w innym odcinku.